to przesłanie śmiech przez łzy. I dlaczego taki temat? Bo za chwileczkę wyjaśnię oczywiście, żeby nie było. Ale są takie sytuacje w naszym życiu, które, gdy przez nie przechodzimy, wydają się bardzo złe. Wydają się czymś takim, czego chcielibyśmy naturalnie uniknąć. Ale po pewnym czasie okazuje się, że jednak te sytuacje, które wtedy wydawały się bardzo takie nieprzyjemne, okazały się bardzo potrzebne dla nas. Bo coś później się wydarzyło, do czego to, co się wcześniej wydarzyło, było niezwykle potrzebne. I czasami właśnie są takie sytuacje, które powodują łzy na naszych oczach, ale później z perspektywy czasu widzimy w tym większą wartość. Ja tak ostatnio, powiem wam, myślałem o naszych synach. Wczoraj też rozmawialiśmy z Dawidem, który zadzwonił do nas z Budapesztu i tam kilka, tam chyba ponad godzinę rozmowy były i tak dalej. Ja myślałem o tym i tu od razu powiem, ja po prostu podziwiam kobiety. Kobiety są niesamowite. I to jest po prostu, nigdy w życiu nie będę w stanie wyrazić takiej wdzięczności za to, jakie są kobiety. Bo pomyślcie o tym. I ja tak właśnie wczoraj sobie pomyślałem. Gdy moi synowie się rodzili, sam fakt, ten poród, łzy, ból, cierpienie. Ale w momencie, gdy tylko matka bierze to dziecko na swoje ramiona, to te łzy tego bólu zamieniają się w łzy radości. I taka nieprawdopodobna radość, że oto trzymam w rękach swoich to dziecko, które właśnie przyszło na świat. To jest coś nieprawdopodobnego. Ja tak myślę, że tak wiele rzeczy wokół nas dzieje się, które dają nam taką radość, bo cieszymy się z czegoś, co mamy, ale z drugiej strony wiele z tych rzeczy zostało okupionych wieloma łzami, potem, pracą ciężką. Ale ja myślę, że to, że mamy dzisiaj, żyjemy w wolnym kraju. I Alan opowiadał, że wczoraj był w centrum i zobaczył manifestację, która była manifestacją poparcia dla Palestyny. No po prostu to, co się dzieje tam na wschodzie, za naszą granicą i w ogóle to, co się dzieje na świecie. Wojny, konflikty. A z drugiej strony żyjemy w kraju, w którym mamy wolność. Ale ta wolność nie przyszła sama z siebie. Ktoś zapłacił za tą wolność i to czasami najwyższą cenę. I te momenty radości, te momenty, w których cieszymy się z czegoś, ale pomyślmy, ile z tych momentów, żeby się mogły wydarzyć, jak wielką cenę trzeba było zapłacić, żeby do tego dojść. Ja ostatnio też tak widziałem Igę Świątek, która świętowała, cieszyła się ze zwycięstwa w kolejnym turnieju, ale tak pomyślałem, no fajny, fajny moment, ale ile wysiłku, ile potu, ile czasu musiała poświęcić, żeby do tego dojść. My widzimy tylko ten wierzchołek góry lodowej, ale to, co jest pod wodą, to po prostu, to jest niewyobrażalne, jak wiele tego było. Ja, tak żeby, idąc w tym toku sportowym, dla naszych amerykańskich przyjaciół, też mam fajny przykład, który ostatnio mi wpadł w moje ręce. Super Bowl, nie wiem, czy wiecie, co to jest największe wydarzenie sportowe w Stanach. I w tym roku, oczywiście też miał. Nie pytajcie mnie, o co chodzi w tej grze. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co tam chodzi, to zapytajcie naszych przyjaciół amerykańskich, bo ja się nie wypowiadam na ten temat. Ale wiem tylko, że w tym roku dwie drużyny grały w finałach. To wiem, że potrzebne są dwie drużyny. To już to jest. I tak to już jest dobrze. Ale była jedna drużyna z Kansas, a druga z Filadelfii. I co ciekawe, dwóch najważniejszych zawodników tych drużyn, dwóch rozgrywających, to byli wierzący ludzie, którzy nie ukrywali swojej wiary, którzy bardzo otwarcie mówili o swojej wierze w Boga. I ciekawe jest to, że jeden z nich, Patrick Mahomes, tuż przed wygranym
meczem. Przed, bo oni wygrali, czyli Kansas wygrało. To już spoiler, ale to już było, to już wszystko wiadomo. On przed wygranym meczem powiedział bardzo ciekawe słowa w czasie wywiadu. I tutaj chciałem wam puścić to, co on powiedział. I mean, my Christian faith plays a role in everything that I do. I mean, I always ask God to lead me in the right direction and let me be who I am for His name. So it has a role in everything that I do, and obviously it will be on the huge stage in the Super Bowl that He's given me, and I want to make sure I'm glorifying Him while I do it. Wow. Szybki jest. On tak szybko, jak mówi, tak szybko biegał. Ale generalnie mówił, że Bóg jest najważniejszy w jego życiu i że to wszystko, co w jego życiu się dzieje, on podporządkowuje Bogu i Bóg jest centrum jego życia. I to, że może grać na tym stadionie, w tym Super Bowl, to jest dla niego ogromny przywilej, który dał mu Bóg i chce Boga wywyższać, wychwalać w tym wydarzeniu. I to powiedział tuż przed meczem. I oni wygrali ten mecz. Ale ten drugi rozgrywający z drugiej drużyny, z Filadelfii, to jest właśnie bardzo ciekawy dla mnie przykład. Bo ten człowiek w ostatnich minutach meczu, to jest czwarta kwarta, bo tam są cztery części, w ostatnich minutach doprowadził do remisu. No i był remis. I co się okazało? Tak naprawdę, prawdopodobnie, znaczy nie znam się do końca, ale w tym doliczonym czasie sędzia wydał decyzję, która wielu specjalistów mówi, że była trochę krzywdząca. I drużyna przeciwna z Kansas zdobyła punkty, które dały im zwycięstwo. W doliczonym czasie i po kontrowersyjnej decyzji sędziego. I teraz, dlaczego o tym mówię? Bo pomyśl, ten człowiek, Jalen Hurts, który był rozgrywającym w Filadelfii, on całe swoje życie pracował po to, żeby stanąć tam na tym stadionie, zagrać ten mecz, bo to dla nich jest najważniejsza rzecz w karierze sportowej. I teraz czyjaś decyzja zabiera coś, na co pracował całe swoje życie. Wow. I teraz posłuchaj tego, co on powiedział po meczu. Bo te słowa on wypowiedział tuż po przegranym meczu. O, jeszcze raz. My favorite scripture, John 13:7, you may not know now, but later you understand. Just reminds me to keep continue to be patient, continue to remain diligent, steadfast, keep going. Keep your eyes on me and keep God at the center, regardless of what the circumstance is. Ciekawe słowa. On zacytował ten fragment z Jana 13:7, gdy Jezus powiedział, co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Wow. I tak sobie pomyślałem, gdy słyszałem te słowa, co jest w moim życiu, czego ja teraz, w tym momencie, nie rozumiem? Może jakiś konflikt z bliską mi osobą? Może wynik wyborów? Nie rozumiem tego, dlaczego tak się stało. Może jakaś choroba? Może jakaś strata pracy? A może utrata kogoś bliskiego? Depresja? I zadajemy pytanie, Boże, dlaczego? Boże, dlaczego? Boże, czy coś dobrego może wyjść z tego, co się teraz dzieje, z tej sytuacji? Jak to jest możliwe? Ja chcę tym, czym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, poszerzyć siebie i zachęcić siebie, ale też was, że mamy coś więcej niż tu i teraz. Bóg daje taką cudowną obietnicę w Rzymian 8:28, że On we wszystkim współdziała ku dobremu. Ze wszystkim. Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że On może każdą sytuację w twoim życiu? Nawet tak jak ten człowiek powiedział, ja dzisiaj nie wiem, dlaczego to się wydarzyło, nie wiem, dlaczego tak się sprawy miały, ale wiem jedno. Kiedyś zobaczę ten pełny obraz. I dlatego chciałbym się dzisiaj zastanowić razem z wami nad tym, jak można zobaczyć dobro wychodzące z takiej trudnej, ciemnej sytuacji, w której być może się znajdujemy. Jak łzy smutku mogą zamienić się w radość w moim życiu.
Jak Bóg da, to w Gdańsku, w Szkole Biblijnej na apologetyce będę poruszał temat tego, dlaczego złe rzeczy spotykają dobrych ludzi. Bo to jest jedno z częstych pytań, które ludzie zadają. I jak Bóg da, to będziemy o tym mówić. Ale myślę, że w tym wszystkim, żeby zrozumieć to, tą całą sytuację, kluczowe jest to, żeby uchwycić się Bożych obietnic. Bez względu na to, jak sytuacja, w której jesteśmy, wygląda. Bo pomyśl o tym. Bóg ma obietnicę w swoim słowie dla ciebie. I On ma plan na twoje życie. I ja wiem, że czasami nie jest łatwo wierzyć w te obietnice. Zwłaszcza, że gdy żyjemy w takich czasach jak dzisiaj, gdy ja po prostu naprawdę byłem zszokowany tym festiwalem obietnic, które politycy na prawo i lewo po prostu z każdej strony obiecywali to i to, a damy to, a jak wygramy, to będziemy to i będziemy to. I teraz już po prostu kilka dni po wyborach już wiadomo, że oni po cichutku, a nawet i głośno, wycofują się z tego wszystkiego. Ale w jednym wywiadzie usłyszałem, no ale obiecaliście to. A czy pani wie, pani redaktor, co to jest przenośnia? No po prostu... I tak trudno czasami jest uwierzyć, uchwycić się tych obietnic, bo żyjemy w świecie, w którym obietnica nic nie znaczy. Dla ludzi, ludzie mają obietnicę, to co mówią, nic dla nich nie znaczy. Ale z drugiej strony też nie jest łatwo uchwycić się tych obietnic i wierzyć w te obietnice, bo moje ciało może i moje emocje cierpią i krzyczą. Nie możesz zaufać Bogu. Dlaczego to się dzieje w twoim życiu? Zobacz, gdzie jesteś, zobacz. Bóg cię może opuścił, zobacz, co się dzieje w twoim życiu. I być może w takich sytuacjach, gdy nam jest tak ciężko, przychodzi jakiś brat czy siostra i mówi, o, tylko wiesz, bracie. Nie, szczerze, w to takich sytuacjach bardzo często jedyne, co mi przychodzi, to chciałoby się odwinąć takiej osobie. Po prostu już, wiem szczerze, nie? Bo to w ustach, gdy ja cierpię, to gdy ktoś przychodzi, o, tylko wiesz i będzie to, to tak płytko brzmi. Wiecie, to jest, ja mówię szczerze, mówię tam, jak ja czasami się też czuję. Bo przecież ja cierpię, jest mi ciężko, zmagam się z czymś, a ktoś przychodzi i mówi do mnie takie rzeczy, których ja nie rozumiem, nie jestem w stanie pojąć. Dlatego ja mam nadzieję, że po tym kazaniu nikt nie podejdzie do mnie i nie powie, muszę ci odwinąć, bo po prostu takie płytkie to było. Ale chciałbym zachęcić ciebie i siebie, abyśmy przez wiarę spróbowali uchwycić się Bożych obietnic i trwale stać przy tych obietnicach. A może wtedy zobaczymy Bożą rękę w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Że może Bóg chce mi coś pokazać. Bóg chce coś zrobić w moim życiu, co będzie pożyteczne i potrzebne kiedyś. Kiedyś moje te łzy dzisiejsze może zamienią się w śmiech, radość i w radość. Dlatego chciałbym podzielić się z wami kilkoma obietnicami, które mam nadzieję, będą taką zachętą dla was, ale też chciałbym powiedzieć o pewnym człowieku, którego znajdujemy w Biblii, który trzymał się Bożych obietnic. Bez względu na to, jak sytuacja w jego życiu wyglądała, on się trzymał kurczowo Bożej obietnicy i do czego to doprowadziło. Dlatego najpierw pomyślmy o obietnicach, których są setki w Biblii. Bóg ma dla nas obietnice i to są tak cudowne obietnice. Ja pamiętam, kiedyś zrobiłem takie memy, takie zdjęcia z obietnicami. One nawet wisiały tutaj na ścianie, zanim remont się zaczął. Ale to są cudowne obietnice. Jedna z nich, pierwsza z nich, zobaczcie, no, taka typowo w czasach wyborów idealnie się sprawująca. Jozuego 23:14, gdy Bóg mówi, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Bo wszystkie się wam wypełniły i nie zawiodło z nich żadne słowo. Słuchajcie, to te obietnice, które Bóg nam daje, to możemy mieć pewność, że żadna z nich nie zawiodła. Żadna. Wszystkie się wypełnią. Nie to, co świat i ludzie mówią, czy politycy, ale Boże obietnice nie zawodzą. Dlatego nie patrzmy na Boga i na Jego obietnice, na Jego słowo, przez pryzmat tych może zranień, które mamy od ludzi, którzy zawiedli. Boże obietnice są pewne i prawdziwe. Dlatego zobaczcie, jakie cudowne obietnice, które Bóg ma dla różnych ludzi, na różne sytuacje. Chociażby Jeremiasza 29:11, cudowna obietnica, albowiem ja wiem, jakie myśli ma o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.
Słowa, które Bóg powiedział, tą obietnicę, które dał dla ludzi, którzy byli w niewoli z powodu własnych złych decyzji. A on mówi, ale ja mam dla was coś więcej. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. I ja chcę zgotować wam przyszłość i natchnąć was nadzieją. Jaka cudowna obietnica dla ludzi, którzy znaleźli się w niewoli. Psalm 27,1. Pan światłością moją i zbawieniem moim, kogóż bać się będę? Pan ochroną życia mego, kogóż mam się lękać? Zdajesz sobie z tego sprawę, że Bóg jest twoją światłością, jest twoim zbawieniem? Czy jest ktoś, czy coś, czego masz się bać? Czyż Bóg jest ochroną twojego życia? A Izajasza 41,10. Nie bój się, bo ja z tobą. Nie lękaj się, bo ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc. Podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Wow! Jakie nieprawdopodobne słowa. Cudowne słowa. Przypowieści 3, 5 i 6. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie i pamiętaj o nim na wszystkich swoich drogach. A on co będzie robił? Będzie prostować twoje ścieżki. Wow, Boże. Ja mogę ci zaufać. Ja mogę na tobie polegać. Jana 1,9. To, co już pastor Roger powiedział. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, jeżeli upadłeś, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Biegnę do Boga. Gdy zgrzeszę, gdy upadnę, to biegnę do Boga. Nie czekam do tego, aż będzie wieczerza, żeby to wyznać, ale biegnę od razu do Boga. Codziennie. A raz w miesiącu może pobiegnę do Boga i mu to wyznam. Nie! Gdy tylko upadnę, to biegnę do Boga, aby wyznawać mu swoje grzechy. Izajasza 40, 29. Piękne słowa. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Czujesz się czasami tak, że już nie masz sił? Że już po prostu jesteś kompletnie bez sił? Że nie wiesz, co dalej? On chce ci dać siłę. I Filipian 4,19. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Za cudowne obietnice. Cudowne obietnice. I na koniec zostawiłem tą jedną, którą już wspomniałem. Rzymian 8,28. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Co za cudowne, bo... Cóż za cudowne słowa. Dlaczego? Bo pomyśl, może odczuwasz jakiś taki ból, cierpienie z powodu tego, co się dzieje w twoim życiu. Może nie rozumiesz czegoś. Dlaczego tak się dzieje? Ale Bóg ma tą obietnicę, że współdziała nawet w tej sytuacji ku dobremu. To jest trochę tak jak z pieczeniem ciasta. Słyszałem o tym, bo ja to do gotowania to herbatę tylko mogę zagotować. Może jajecznicę jeszcze zrobić, ale chwała Bogu za moją żonę. Ale niektóre składniki, które są potrzebne do upieczenia ciasta, same w sobie może nie są takie przyjemne do jedzenia. No nie wiem, że już nie podam tego przykładu, bo wiem, że niektórzy lubią sól jeść, więc tego już nie powiem. Ale mąkę, czy ktoś z was lubi łyżeczką mąkę jeść? No raczej nie sądzę, bo to chyba jest niezjadliwe. Ale gdy odpowiednio zmieszamy te składniki, gdy będzie odpowiednia temperatura, odpowiednio będzie to przygotowane, to wychodzi coś dobrego. I myślę, że tak samo Bóg czasami może wziąć sytuacje w naszym życiu, które się pojawiają i może użyć tych sytuacji, tak je obrócić, że wyjdzie z tego coś dobrego. Tylko co? Ja uczę się jednej rzeczy w takich sytuacjach. Czekaj. Pozwól Bogu działać. Bo my czasami jesteśmy, nie, ja chcę już szybko i wyciągamy to ciasto z tego pieca za wcześnie. I wtedy mamy zakalec. I nie da się tego zjeść. Dlatego czekaj. Poczekaj. A obietnica z Filipian 1,6, że możemy mieć pewność. Nawet gdy
gdy upadnę i przychodzi wróg i zaczyna nas atakować, zaczyna nas potępiać, to tam w tej obietnicy znajdujemy te piękne słowa, że wierny jest ten, który rozpoczął coś w naszym życiu i on tego dokona. Możemy mu zaufać. Twoje zbawienie nie zależy od ciebie, ale to jest 100%, w 100% dzieło Boga. I on coś, co zaczął w tobie, on tego dokona. Albo objawienie 21 od 1 do 6, gdzie czytamy o tym, że być może tutaj na ziemi przechodzimy przez ciężkie chwile. Łzy leją nam się z oczu, nie rozumiemy pewnych rzeczy, ale tam w niebie, gdy będziemy już z Nim na wieki, tam już nie będzie bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie łez, nie będzie chorób, śmierci, smutku. I On otrze wszelką łzę z naszych oczu. Dlaczego? Bo wszystko to, co w tym świecie jest zepsute, co powoduje takie rzeczy w naszym życiu, to wszystko przeminie. Wszystko będzie nowe. Tak będzie z Nim na wieki. Dlatego potrzebujemy i każdy z nas, ja wierzę w to, że każdy z nas potrzebuje słów zachęty. Dlatego chwała Bogu, muszę wam powiedzieć, ja dziękuję za Kościół, za to, że mogę przychodzić do miejsca, gdzie doświadczam takiej zachęty, gdzie bracia, siostry, gdzie słowo, gdzie uwielbienie, gdzie modlitwy, to wszystko powoduje takie zachęcenie w moim życiu. Mamy Kościół, mamy Słowo Boże, możemy się budować, możemy karmić się tymi obietnicami. I gdy przychodzimy do Kościoła, moim marzeniem jest takim, żeby nie tylko w Kościele, ale wszędzie na ulicach ludzie brali sobie do serc te słowa z Efezjan 4:29, gdzie jest powiedziane, żeby niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Każdy z nas potrzebuje takich słów. Każdy z nas potrzebuje tych słów zachęcenia, zbudowania. Dlatego dzięki Bogu za to pocieszenie, które mamy w Jego Słowie, w Jego obietnicach. I tu też w tym Słowie znajdujemy właśnie człowieka, który praktycznie pokazuje nam, jak to jest uchwycić się Bożych obietnic i żyć według tych obietnic. Trzymać się tego. Bez względu na to, co dzieje się wokół mnie. I ten człowiek uwierzył. Uwierzył w Boże obietnice i uwierzył w to, że Bóg ma wieczny plan, który wykracza poza tu i teraz. Bo my bardzo często patrzymy na sytuacje, które są w naszym życiu i patrzymy na nasze życie perspektywy tego tu i teraz i ojejku, jak to jest źle, jak strasznie, Boże, Ty mnie opuściłeś, Boże, co się dzieje? Ale ten człowiek pokazuje mi jedną piękną rzecz, że Bóg ma wieczny plan i On wykracza poza tu i teraz. Bo czym jest ten Boży wieczny plan? To oznacza, że koniec historii jest już znany. Ja może żyję tu i teraz i nie widzę tego zakończenia, ale wierzę temu, który zna ten koniec, że doprowadzi mnie tam do tego końca. Bo on już zna ten koniec, on wie, jak to się zakończy. I tą osobą, o której chciałem się przyjrzeć, opowiedzieć wam dzisiaj tak krótko, trochę innej perspektywy niż to, co niedawno mówiliśmy, to jest Józef. Bardzo ciekawy przykład. I postaram się trochę skrócić tą jego historię, bo to jest historia, którą znajdujemy w pierwszej Mojżeszowej od 37 do 50 rozdziału, więc nie będziemy czytać całości, ale chciałem krótko się przyjrzeć temu, jego życiu, bo to pokazuje nam praktycznie można trzymać się Bożej obietnicy i trwać w tym, i ufać Bogu, i chodzić z Bogiem. Bez względu na to, co się dzieje wokół mnie. Bóg do niego mówi przez sny. I on chwycił się tego, co usłyszał. I poszedł z tym do innych. Poszedł do swoich braci i powiedział, o, miałem taki sen, Bóg mi pokazał. To jest coś cudownego. A jaka była reakcja braci? Wściekli. Zazdrość, co to? Ty chcesz, żebyśmy my byli tobie poddani? Przecież ty jesteś najmłodszy. Nie będziemy tutaj ciebie słuchać. Byli źli na Józefa, bo Bóg mówił do niego. Gdzie, jak często jest tak, że my idąc za Bogiem, przeżywamy coś z Bogiem, dzieląc się tym z innymi ludźmi, myślimy, że to będzie dla nich zachętą, a to się okazuje wprost przeciwnie. Zazdrość? A, bo ja mam to i to, a ty masz to. A. Nie. Ale ciekawe jest to, w 37 rozdziale czytamy, że bracia poszli paść trzodę. I ojciec wysyła Józefa, żeby poszedł tam do nich.
I w 18 wersecie czytamy, że bracia ujrzeli go z daleka, lecz zanim się do nich zbliżył, zmówili się, że go zabiją. Jaka to jest ciekawa scena. Ja tak sobie próbowałem wyobrazić to, jak to mogło wyglądać. Jego bracia widzą, że on się zbliża do nich, ale oni już planują to, jak się go pozbyć, jak go zabić. Ja tak pomyślałem, czy ty znalazłeś się kiedyś w takiej sytuacji, że podchodzisz do jakiejś grupy ludzi i nagle rozmowy cichną. I nagle się robi taka niezręczna cisza. I wiesz wtedy dokładnie, że oni właśnie mówili na twój temat. Obgadywali i obrabiali cię za twoimi plecami. I dlatego, gdy się pojawiłeś wśród nich, nagle taka niezręczna cisza. O, i trzeba szybko jakoś zmienić temat, bo przecież nie będziemy przy nim mówić o nim. Nie? Ale Józef przychodzi do nich. W 19 wersecie czytałem, jak oni mówili jeden do drugiego: oto idzie ów mistrz od snów. O, to jakby dzisiaj ktoś powiedział: o, to ten wierzący. Ten, który tylko i o Bogu, i tylko Biblia. Po prostu już mamy go dość. Nie chcemy go słuchać tutaj. I on podchodzi, to nagle cisza, milknie wszystko. I 20 werset. Nurze, chodźmy i zabijmy go i wrzucimy go do wielkiej studni, a potem powiemy: dziki zwierz go pożar, zobaczymy, co wyjdzie z jego snów. Zabijmy go, wrzucimy go do tego dołu, do tej studni. Tak naprawdę zabijmy te jego sny, to wszystko, tą obietnicę, którą Bóg mu dał. Nie chcemy tego w naszym życiu. Na szczęście jeden z nich, Ruben, mówi: nie zabijajmy go. Wrzućmy go do tej studni. Posłuchali go. Rozebrali go, zabrali mu jego szatę i wrzucili go do wyschłej studni. Pamiętajcie, że to była pustynia. Jest w dole, bez wody, spragniony. A co robią bracia w tym czasie, gdy on siedzi w tej studni? Przerażony, nie wie, co się z nim stanie. Siedzą posiłek, jedzą posiłek. Zasiedli do posiłku. Wow. Co za bracia. Przez chwilę chcieli go zabić, wrzucili go do dołu i poszli sobie się najeść. Wow. I tak sobie jedzą, aż w pewnym momencie ich oczom ukazuje się tam jakiś kurz tam nad pustyni, bo jakieś tumany kurzu się unoszą, bo jedzie karawana. Karawana jakichś handlarzy, którzy handlowali różnymi rzeczami i też między innymi ludźmi, bo kupili człowieka. Więc mogli to też być handlarze niewolników. I słuchajcie, co jest ciekawe, że jeden z nich mówi: o, oni jadą do Egiptu sprzedać swoje rzeczy, to może sprzedajmy Józefa, naszego brata. Przynajmniej nie będziemy mieć jego krwi na własnych rękach. Sprzedajmy go. Ale przy okazji trochę zarobimy. Podwójna korzyść. Wszyscy wygrają. Z wyjątkiem Józefa. I wyobraźcie sobie Józefa. Ta scena dla mnie była taka przejmująca, gdy o niej pomyślałem. Który siedzi w tej studni, nie wie, co się dzieje i nagle widzi, że jego bracia spuszczają jakąś linę, żeby go wyciągnąć z tej studni. I myśli sobie: wow, może żartowali. Może taki głupi żart. Może się rozmyślili, zmienili zdanie. Może już, już będę siedział cicho, już nikomu nic nie będę mówił. Będzie dobrze, po prostu nauczkę przyjąłem, dobra. Nie? Ale wyciągają go z tej studni i jego oczom ukazuje się karawana handlarzy. Być może widzi jakichś innych niewolników, którzy byli zakuci gdzieś tam. Może widzi, może słyszy, jak jego bracia negocjują cenę za niego i sprzedali go za 20 srebrników. Wow. Może potem patrzy, jak zakładają mu kajdany i już wie. Nie ma wątpliwości, co go czeka. Że jego życie już nie będzie takie same. Że już nie wróci do tego ciepłego domu, do kochającego ojca, do tego łóżka. Bo już stał się niewolnikiem. I zamiast do domu trafi na targ niewolników. I wie, że teraz czeka go kilkutygodniowy marsz przez pustynię, żeby dotrzeć do tego miejsca, w którym zostanie sprzedany. W tej jednej chwili z ukochanego syna, który miał swój dom,
staje się niewolnikiem, który nie ma nic, który nawet nie rozumie tego, co do niego mówią ci, którzy go kupili. Ja tak pomyślałem sobie, czy ktoś z nas może się odnieść do takiej sytuacji, do tego, co Józef czuł w tej sytuacji? Czy może ktoś z nas doświadczył tego, że ktoś bliski cię zdradził, zawiódł cię? Może straciłeś wszystko? A może zostałeś wykorzystany, porzucony? A może cierpisz, nie zawiniwszy, że po prostu to nie ty, ale nie twojej winy, ale spadło na ciebie jakaś trudna rzecz? Mogą być takie sytuacje w naszym życiu. I co wtedy? Na szczęście ta historia nie kończy się tutaj. To jest dopiero 37 rozdział. Pamiętajcie, jego historia raczej do 50 rozdziału trwa. Więc zobaczmy, przyspieszając troszeczkę. Docierają do tego targu niewolnika, tam gdzie ludzie handlują rzeczami i ludźmi. I ktoś kupuje Józefa. On staje się czyjąś własnością. Potyfar kupuje go. O, to jakbyś poszedł do sklepu, coś kupujesz. Kupuje człowieka, kupuje Józefa. I Józef staje się najmniejszym w społeczności, staje się czyjąś własnością. A jednak w tym wszystkim wciąż ufa Bogu. Chodzi z Bogiem i Bóg jest z nim w tej sytuacji. Wiecie, w oglądaniu moglibyśmy powiedzieć, Bóg mnie chyba porzucił, Bóg mnie opuścił, bo gdyby Bóg był ze mną, to by mnie to nie spotkało. Ale Pan był z Józefem. Józef chodził z Bogiem. Czytamy o tym w 39 rozdziale, werset 2 i 3. A Pan był z Józefem, także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego, Egipcjanina. Pan jego widział, iż Bóg jest z nim, czyli Potyfar widział, że Bóg jest z nim i sprawia, że wszystko, co czyni, ma powodzenie. Józef chodził z Bogiem, ufał Bogu cały czas. Nie odwrócił się od Boga. Jak często wiele ludzi robi, gdy spotka ich coś złego, to się odwracają od Boga. Ale Józef tego nie zrobił. Józef trzymał się Boga i Bożych obietnic. I z tego powodu, z tego jego integralności, jego uczciwości, tej ciężkiej pracy, Józef pnie się po szczeblach od tego najniższego niewolnika, jaki mógłby być, który pracuje gdzieś tam w polu i ląduje na dworze. To tak jakby z Krakowa przeprowadził się do Warszawy. Z pola na dwór. Nie, to taki żarcik. Ale Józef ląduje na dworze, jest zarządcą swojego pana, Potyfara. Można powiedzieć, że ma może lepsze jedzenie, ma dach nad głową, może teraz w klimie może pracować, a nie tylko tam w polu, gdzieś tam w słońcu. Można powiedzieć, życie mu się zaczyna układać. W tej trudnej sytuacji jednak jakoś sobie tam układa życie. Ale gdy już się wydaje, że jest w miarę okej, to pojawia się kolejny cios, kolejny strzał. Żona Potyfara zawiesiła oko na Józefie. I chce go uwieść. A Józef co robi? Ucieka. To też mi mówi o tym, że są pewne rzeczy, z którymi walczymy, ale są pewne grzechy, od których uciekamy. Grzechy seksualne to są grzechy, od których uciekamy. Nie próbujemy negocjować, nie próbujemy walczyć, po prostu uciekamy od tego. Józef ucieka, ale to rani jej ego. Jak to? Nie chcesz mnie? I co robi? Oskarża Józefa o gwałt. I Józef ląduje w więzieniu, na marginesie. Po prostu, jak ja słyszę, miało nie być politycznie, ale powiem to. Jak ja słyszę, że jednym ze sztandarów lewicy jest to, żeby wystarczy oskarżenie o gwałt, aby mężczyzna musiał... Wystarczy tylko oskarżenie, żeby mężczyzna był skazany. To dla mnie to już jest szok. Gdzie jest domniemanie niewinności? Teraz chcieliby wprowadzić prawo, w którym jeżeli ktoś kogoś oskarży o gwałt, to ten oskarżony musi się tłumaczyć, musi udowodnić, że on tego nie zrobił. Musi on udowadniać wszystko. A gdzie jest to domniemanie? To tak jak w przypadku Potyfara. Po prostu żony Potyfara, która oskarżyła Józefa o,
o gwałt. Mimo, że Józef nic nie zrobił. Józef ląduje w więzieniu. Werset 20. Następnie Pan kazał pojmać Józefa i wtrącić go do więzienia. Tam, gdzie trzymano więźniów królewskich i tam był w więzieniu. Józef trafia tam, mimo że nic nie zrobił. Ale w tym więzieniu, nawet tam, Józef nie odwrócił się od Boga. Nie obraził się na Niego. Nie powiedział, Jezu, przecież Boże, ja jestem Ci wierny. Nic nie zrobiłem i teraz w więzieniu jestem? Nie, Józef trzyma się tej obietnicy, którą dostał od Boga. Chodzi z Bogiem i wie, że Bóg jest wierny. I że on jest z Józefem tam, w tym więzieniu, tak jak czytamy w 21 wersecie. Ale Pan był z Józefem i sprawił, że zjednał sobie przychylność i zapewnił sobie życzliwość przełożonego więzienia. Te słowa tutaj są dla mnie tak nieprawdopodobne. Pan był z Józefem. Co za stwierdzenie. Tam, w tym więzieniu. Tam, gdzie trafił z powodu tego, czego nie zrobił. Jak sobie zadałem pytanie, gdzie jest Bóg w moim cierpieniu? Gdy ja przechodzę przez trudne czasy, gdy cierpię, być może gdy mój bliski cierpi, gdy stoi na pogrzebie mojej bliskiej mi ukochanej osoby, albo gdzie jest Bóg rok po pogrzebie, gdy już ludzie przestali wysyłać mi te kartki z takimi pocieszającymi słowami, gdy już zapomnieli, a ja nie mogę zapomnieć, bo cały czas widzę to puste krzesło u siebie w domu. Gdzie jest Bóg wtedy? Bóg jest z tobą. On cały czas jest z tobą. Tak jak był z Józefem, nawet tam w tym więzieniu. I Bóg jest z tobą. Od momentu, gdy wszedł do twojego serca, On jest z tobą i nie opuści ciebie. I będzie z tobą na zawsze. Tak sobie myślę, Boże, jak ja chciałbym mieć taką, daj mi Boże taką wiarę, jaką miał Józef, żeby wierzyć Tobie, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje wokół mnie, bez względu na to, jaka jest sytuacja, w której jestem, chcę się trzymać Ciebie, Boże, chcę Tobie ufać. I rozdział 41 mówi nam tego, o tym trochę, jak wielka była ta wiara. Bo Józef, gdy siedział w tym więzieniu, w tym samym czasie Faraon ma sen. I nikt nie jest w stanie mu wyjaśnić tego, o co chodzi z tym snem. I wtedy jeden z byłych współwięźniów Józefa przypomina sobie, a, pamiętam, gdy byłem w więzieniu, to tam był taki gość, który był specjalistą od snów. Miał magisterium z interpretowania snów. Może on pomoże. Taki profesjonalista. I Faraon wzywa Józefa. Józef staje przed Faraonem. Musimy pamiętać, że Faraon to był ktoś, kto miał władzę absolutną. Cokolwiek powie, to trzeba było wykonać. Jeżeli coś, co by powiedział Józef, by się mu nie spodobało, to Józef równie dobrze mógł skończyć skrócony o głowę. To był Faraon. I dla mnie ciekawe jest to, że gdy Faraon tłumaczy Józefowi, po co go wezwał, mówi mu, wezwałem cię tutaj po to i po to, słowa, które Józef mówi do Faraona są dla mnie, można powiedzieć, szok, niedowierzanie. Po prostu 41 rozdział, werset 16. A Józef odpowiedział Faraonowi, nie w mojej to mocy. Faraonie, ja ci nie jestem w stanie niczego wytłumaczyć. Ja ci nie jestem w stanie niczego powiedzieć, kimże ja jestem. Wiecie, gdy ja tak czytałem te słowa, to myślę sobie, Józefie, po prostu zacznij tam rzeźbić, broń się, tłumacz mu cokolwiek, powiedz mu cokolwiek chce usłyszeć, będzie dobrze, nie? A Józef z powodu swojej integralności i tego, jak uczciwości, tego, jaki był, ufał Bogu, mówi, Faraonie, ja ci nic nie jestem w stanie wytłumaczyć, ale Bóg udzieli ci pomyślnej odpowiedzi. Ja nie mogę. Ale Bóg może. Ja nie mogę, ale znam tego, który może. Wiecie, jaka to jest wiara, stojąc przed Faraonem? Ja tak pomyślałem, że są też takie rzeczy w naszym życiu, których my nie jesteśmy w stanie sobie wytłumaczyć. Może próbujemy, może staramy się, ale nic się nie udaje. Nic nie wychodzi. Ale już tak dużo próbowałem. Tyle razy
to i tamto. I nic mi nie pozostaje. Może wtedy jest dobry moment, żeby powiedzieć: Boże, ja nie mogę, ale Ty możesz. To nie ja, ale Ty możesz tego dokonać. Jak często, to jest to, co ja bardzo często powtarzam, że przestańmy traktować Boga jako ostatnią deskę ratunku, ale zacznijmy Go traktować jako pierwsza instancja, do której się zwracamy. Przychodzę do Boga nie dlatego, że już nic innego, że wszystko inne przestało działać, ale przede wszystkim przychodzę do Boga. Boże, ja nie mogę, ale Ty możesz. Bóg czasami tak patrzy na nasze życie, na sytuację, w której jesteśmy, w którą być może wpakowaliśmy się z powodu głupich decyzji, być może z powodu grzechu, nie wiem, ale czasami Bóg tak patrzy na nas i widzi, jak my próbujemy, staramy się z tego wyjść. On stoi i patrzy. On trochę jak ratownik, który ratuje ludzi, którzy toną. Mój kolega był ratownikiem i powiedział, że szkolili go z tego, że czekaj, aż ten ktoś już będzie kompletnie bez sił. I wtedy ty wkraczasz, żeby go ratować. Bo gdy on jest jeszcze pełen sił i próbuje o własnych siłach, próbuje jeszcze się gdzieś tam ratować z tej tonącej wody, to uważaj, bo wtedy ta adrenalina to wszystko spowoduje, że i ciebie pociągnie na dno. Dlatego poczekaj, jak już będzie bez sił i wtedy wyciągaj go z wody. I czasami masz, że Bóg patrzy tak na nas i mówi: czy już? Czy już? Czy już doszedłeś do tego momentu, w którym mówisz: nie ja, ale Ty, Boże? Pamiętam, jak pastor Sibeli kiedyś opowiadał, jak on przez 10 lat pracował, służył w więzieniu. I mówi, że nie, przez te 10 lat nie było praktycznie żadnych owoców. A on mówi: ale wtedy Bóg pracował we mnie. Przygotowywał mnie na to, co będzie później, gdy pojechał do Afryki i tam zakładał kościoły. Nie wiemy sytuacji tej, której dzisiaj jesteśmy, czy to nie jest coś, do czego Bóg nas przygotowuje. Dlatego Józef, stojąc przed Faraonem, zaczyna mu potem tłumaczyć ten sen, bo Bóg dał mu odpowiedź i mówi: przyjdzie głód, musimy się przygotować. I Faraon, widząc to, że Bóg za nim stoi, tak myślę, że to musiał być Bóg, powiedział: Józefie, to zostań zarządcą. Ty będziesz zarządzał tym wszystkim. Będziesz drugi po mnie. I Egipt staje się potęgą ekonomiczną. I ludzie z innych narodów przychodzili, by kupować od nich jedzenie, gdy był głód. Aż pewnego dnia Józef widzi zbliżających się ludzi z daleka. I to byli ci bracia, którzy przyszli do Józefa. Nie wiedzieli, że to jest Józef. Przyszli po pomoc, przyszli po jedzenie. Józef rozpoznaje tych, którzy go sprzedali. Ja się zastanawiam, co ja bym zrobił na miejscu Józefa? No po prostu, bo być może są w twoim też życiu ludzie, którzy cię skrzywdzili, którzy zrobili ci coś złego. Kiedy niedawno mówiliśmy też o Józefie z innej perspektywy, możecie tego słuchać, tym jak Bóg dotyka się ludzi, ale co ja bym zrobił w takiej sytuacji? Gdyby do mnie przyszli po pomoc ci, którzy mnie tak bardzo skrzywdzili. Ale to, co robi Józef, to jest nieprawdopodobne. Mówi takie niesamowite słowa. Słowa, które dla mnie brzmią jak coś, co jest aż niemożliwe niemalże. Tak naturalnie do zrozumienia. 50 rozdział, werset 20. Mówi do nich: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Wy chcieliście mnie zabić. Chcieliście się mnie pozbyć. Chcieliście zniszczyć moje świadectwo, moją wiarę, moje sny, moje obietnice. Wszystko to chcieliście zabić. Ale Bóg był ze mną. Bóg jest ze mną. Chcę ci powiedzieć, że Bóg jest z tobą. I On może wziąć te wszystkie rzeczy, które być może dzisiaj cię spotykają, przez które może przechodzisz, i może to obrócić ku dobremu. Dlatego ja mogę powiedzieć: Boże, ja chcę Ci ufać, że z tego wyjdzie jakieś pyszne ciasto. Takie, które nawet dzisiaj będziemy próbować jeść. Pomyśl o tym, to stwierdzenie, że
Bóg obrócił te wszystkie złe rzeczy w takie dobro, że zachował przy życiu liczny lud. Wiecie, te słowa, które pomyślałem, jak bardzo one były dla mnie tak istotne, cenne. Ponieważ Józef trzymał się, był integralny, był uczciwy, schodził z Bogiem, trzymał się Boga, były być może w okolicznych krajach i też w Egipcie dzieci, które nie musiały płakać z powodu głodu. Być może były dzieci, które nie umierały w cierpieniu z powodu braku jedzenia, ale mogły się bawić radośnie, bo było jedzenie. Bo Bóg użył Józefa, obrócił tą sytuację ku dobremu. Dlatego jak ja myślę o Józefie, to tak myślę o tym, żeby jak ważne jest to, żeby bez względu na to, co się dzieje, trwać w tych Bożych obietnicach. Być może przechodzę dzisiaj przez ciemną dolinę, ale doliny nie są miejscem docelowym, do którego zmierzam, ale to jest miejsce, przez które przechodzę. Kiedyś przejdę przez tą dolinę i zobaczę tą światłość. Dlatego myślę sobie, że w tych wszystkich rzeczach, które nas spotykają, jakkolwiek one wyglądają dzisiaj, to przede wszystkim, po pierwsze, musimy zwrócić się do Boga. Zwróć się do Boga w swoim cierpieniu. Zamiast uciekać od Niego, bo my często mamy taką tendencję, że coś nas złego spotka, to się odwracamy od Boga i uciekamy. I ludzie próbują różnych rzeczy, żeby sobie pomóc, ale w duchowej rzeczywistości są tylko dwie drogi. Do Boga albo od Boga. I chcę Ci powiedzieć, że tylko droga do Boga da Ci pocieszenie, da Ci rozwiązanie. Dlatego zwróć się do Boga w cierpieniu i po drugie uwierz, że On może obrócić to ku dobremu. Wiecie, dlaczego o tym mówię? Bo gdy Józef był w studni, tam bez wody i nie wiedział, co go spotka, gdy był w więzieniu, gdy był w niewoli, to nie miał zielonego pojęcia o tym, że będzie głód kiedyś. Nie miał o tym zielonego pojęcia. I nie wiedział, że Bóg użyje go do tego, żeby rozprawić się z tym głodem, żeby pokonać ten głód. On był w tej studni, był w niewoli, był w więzieniu. Ale wiedział jedno, że Bóg dał mu obietnicę i że Bóg ma plan na jego życie. I że on będzie chodził z Bogiem. I Bóg jest z nim. To wszystko, co wiedział. Nie znał przyszłości, ale wiedział, że Bóg jest z nim. I to doprowadziło do tego, że gdy spotkał braci, to w 45 rozdziale w wersecie 2, łzy zamieniły się w radość i zapłakał tak głośno Józef, że usłyszeli to Egipcjanie, że cały dwór Faraona, wzruszenie odebrało mu mowę. Po prostu tak głośno zapłakał, bo zobaczył tych, którzy tak naprawdę go sprzedali. Ale dla niego te łzy, to cierpienie zamieniło się w radość. I później w 5 wersecie jeszcze mówi, lecz teraz mówi do nich, co niesamowite słowa, nie trapcie się, ani nie róbcie sobie wyrzutów, żeście mnie tu sprzedali. Gdyż to Bóg wysłał mnie przed wami, aby was zachować przy życiu. Józef, zobaczcie, Józef nie mówi, że to, co zrobili, było dobre, ale że Bóg obrócił to ku dobremu. I tak jest czasami w naszym życiu. Czy ta sytuacja, z którą się zmagam dzisiaj, czy mogę uwierzyć w to, że Bóg może obrócić to ku dobremu? Dlatego po trzecie i ostatnie, oddaj to wszystko Bogu. Niech Bóg się tym zajmie. Znaczy, Józef próbował, myślał, gdy był w więzieniu, pod czaszemu mówi, o słuchaj, ja tu niesłusznie jestem, nie, wy jak wyjdziesz stąd, to wspomnij na mnie, powiedz innym, pomóż mi. Ale on zapomniał o Józefie. Tak jest czasami, gdy my szukamy pomocy w tym świecie. Ile razy tak było, że liczyłem, że ktoś coś zrobi, pomoże, a potem się okazuje, a on w ogóle o mnie zapomniał. Ale Bóg nie zapomniał o Józefie. Bóg był z nim. Dlatego chcę Ci powiedzieć, że nawet cały ten świat wokół Ciebie może Cię zawieść. Ale Bóg Cię nigdy nie zawiedzie. Bóg Cię nigdy nie zawiedzie. Dlatego przyjdź do Niego. I
w tym wszystkim, bez względu na to, co się dzieje, to zwróć się do Boga w cierpieniu. Uwierz, że On może obrócić tą sytuację ku dobremu. Dlatego oddaj tą sytuację Jemu. I być może wtedy dostrzeżesz Bożą rękę w tej sytuacji, w której jesteś. Wiem, że to jest trudne. A czy mamy inną drogę? Józef próbował, ale żadna inna droga nie pomogła. Ale gdy ufał Bogu, chodził z Bogiem i wiernie Mu służył, Bóg objawił swoją moc i swój plan, wieczny plan na jego życie. I to był sygnał, że trzeba zakończyć. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś z nami. Za to, że mamy Ciebie, Boże. Że bez względu na to, jak sytuacja, w której jesteśmy, wygląda. Może w oglądaniu nie jest dobrze. Ale Boże, ja chcę Tobie ufać. Ja chcę patrzeć na Ciebie jako na sprawcę i dokończyciela. Chcę się uchwycić Twoich obietnic. Tego, kim jesteś, tego, co Ty powiedziałeś, bo żadna z Twoich obietnic nie zawiodła. Wszystkie się wypełnią. My są taki, amen. Dziękuję Ci, Panie, za to. Uwielbi się w naszym życiu, w naszym Kościele. Błogosław nas wszystkich, Panie. Powierzamy Tobie siebie, ten Kościół. W Twoim świętym imieniu modlimy się o to. Amen.